Witaj, Mamet. Cześć, cześć, witam. Już niewiele w sumie do walki twojej z Materlą. Wszyscy się pytali na samym początku, jak ta walka została ogłoszona, czy to, że jesteśmy przyjaciółmi, nie będzie miało wpływu na tą walkę, czy będziecie chcieli ze sobą walczyć. Mi się wydaje, że jesteście na tyle profesjonalistami, że to nie jest przeszkoda żadna. Znaczy, no, była to trudna decyzja, którą wspólnie podjęliśmy, żeby wziąć tą walkę. No i tak, oczywiście musimy ustawić emocje teraz na bok przez te 15 minut i dać dobrą walkę i lepszy wygra. Mamy tak chyba 8 lat już jesteś związany z Federacją KSW, dobrze liczę? 2007? Dokładnie. Powiedz, czy to ta walka z Michałem nie jest zamknięciem jakiegoś etapu? Znaczy, każda walka jakieś tam zamknięcie jakiegoś etapu jest. No to jest ważna walka. No to jest, dla mnie to jest z tego względu, że jest to walka z przyjacielem, no i trzeba tę emocję odstawić. I to ok. I plus to jest walka o pas. No. Gdzieś tam historia tej wagi bardzo fajnie się układała. I historia Michała i moja. Myślę, że to jest właśnie ten właściwy moment, kiedy powinniśmy tę walkę podjąć i podjęliśmy tę walkę. I po prostu, no rzeczywiście to jest jakiś tam etap, zamknięcie jakiegoś etapu i jakieś tam dyskusji. Wiesz, to jest właśnie, to kibice czekali na tą walkę. Wiele się o niej mówiło wcześniej, zanim doszło do tego, że podpisaliście kontrakty. Dlatego tak mi się wydaje, że to jest jakby zamknięcie pewnej historii. Tak, dużo się gadało o tym. Każdy mówił, a czemu nie walczą, a dobrze było zawalczyć, żeby zawalczyli w końcu, żeby się nie wygłupiali i tak dalej. Dobra, no. Zamykamy ten etap. No właśnie. 8 lat jesteś związany z KSW. Pamiętasz ten moment z samego początku? Jak to się stało, że trafiłeś do Federacji KSW, do Martina, do tego MMA tutaj w Polsce? Znaczy, do MMA w Polsce to wiadomo, jaka historia była. Do KSW, do 2007 rok, po walce z Michałem Garnicem chyba. W Warszawie to była moja ostatnia walka poza KSW. No i usiedliśmy do stołu, do rozmów. Oczywiście się dogadaliśmy. Pierwsza walka zaczęła w 2007 roku. Z Selbem, pamiętam, jak on się nazywał. Twoje początki generalnie w MMA nie były łatwe, bo pierwsze dwie walki przegrałeś. Jakby pierwsze trzy, tak. Później po 6 walkach miałeś ten rekord też tak niezaciekawy. I to też pokazuje, no, stałeś się teraz mega gwiazdą, jesteś mega gwiazdą. Początki były ciężkie. Pokazuje też tym młodym chłopakom, że nie trzeba się zrażać, prawda? Nie, no nie ma co się zrażać, no, bo po prostu jest... W sport w ogóle jest wyliczone są porażki. Wiadomo, że jak ktoś przegrywa 15 walk i parę wygrywa, no to coś nie tak jest. No. Po prostu jedna, dwie, trzy walki przegrane, ale bilans, który masz, nie wiem, 20 parę walk wygranych i 3-4 przegrane, to jest normalne, no, można przegrać. I tyle, nie ma co się zrażać, tylko wracać na salę i robić kolejny trening, żeby polepszyć swoją technikę, swoją wydolność i w ogóle umiejętności. No właśnie, to przejdźmy może do treningu. Operacja kręgosłupa, trochę rehabilitacji, dość długa rehabilitacja tak naprawdę. Pomału stopniowy powrót na matę, pod okiem lekarzy. Jak w tej chwili się czujesz, jeżeli chodzi o trening, no bo to jest dość istotne. Bardzo fajnie wie, że właśnie ten dłuższy okres miałem odpoczynku, tak naprawdę to na korzyść, bo wiadomo, to jest bardzo poważna operacja i długo się goiło. No coś niedługo, no chodzi o to, że po prostu goić się może niedługo, ale żeby wrócić do sportu, no to trzeba poczekać. Więc ten cały etap rehabilitacji, gojenie się tej całej kręgosłupa dość minął i już naprawdę już od parę miesięcy ciężko trenuję. I dzięki Bogu, dzięki lekarzom, którzy się zajęli tym, wróciłem do zdrowia. Nie dokucza mi ten kark, nie dokuczają mi wtedy tamte jakby przeżycie, drętwienie rąk, że ręce mi bolały, ktoś mi za kark złapał, to od razu mi po rękach prąd szedł. To jakbyś nie miał już blokady, nawet więcej wtedy miałem blokadę niż teraz. No jest fajnie, no fajnie jest wrócić do zdrowia. Nie myślałem, że tak
Oczywiście miałem chwilę wątpliwości, później po operacji i tak dalej. Sam sobie z sobą siedziałem i bałem się, że do tego sportu już więcej nie wrócę. No. A był taki moment właśnie, to było po operacji, że już myślałeś, że to koniec, zostawiasz to? Wiesz, to jesteś, nikt o tym nie wie, co masz w głowie. No. Dużo było, w tym okresie miałem dużo przeżyć tak naprawdę życiowych. Bardzo niefajne rzeczy się działo w tym czasie. Później operacja, później musiałem się przygotować do walki. Z tą presją na głowie i z tą kontuzją musiałem wyjść do walki. Po walce musiałem się pójść na operację, to wszystko mi się skumulowało. I gdzieś tam po tej operacji no naprawdę zostałem sam z tymi myślami, no po prostu. I już bardzo ciężko było w tym okresie. Ale mam dzięki Bogu, mam obok siebie fajnych ludzi i z tym sobie uporałem się. No tak, oczywiście mam dylemat, że jednak do tego sportu już nigdy nie wrócę. No. Ale wracam, mam nadzieję, że będę w dobrej formie i dam dobrą walkę. No właśnie, sama walka. Znacie się to już, wielokrotnie mówiliśmy o tym z Michałem. Michał jest bardzo takim wytrzymałym, silnym zawodnikiem. Ty natomiast jesteś zwinny bardzo, taki niekonwencjonalny. Jak myślisz, jaki to będzie scenariusz tej walki, jaka recepta na to, żeby pokonać Michała? Znaczy, dokładnie tak jak ty mówisz, no, ale kto wygra, no to teraz czyje kto, to wiesz, pracę domową lepiej odrobi i tego dnia będzie miał lepszy dzień, no po prostu ten wygra, no i on ma swoją strategię walki, on ma swój sposób walki, ja mam swój sposób walki. I po prostu się okaże, który sposób będzie lepszy, no i tyle. Walka z Drwalem Michała dużo ci pomogła w przygotowaniach? Znaczy, no to samo znaczy pomogło. No to są. No, no wiesz, tam było widać. W każdej walce widać, jaki jest Michał. W każdej walce widać, co on robi i do czego dąży. No to jest. W każdej walce jest. Jest to solidna jakaś tam stójka, bardzo dobre zapasy i bardzo dobry partner. No. I tak to wygląda. No. On tym ratuje walki wszystkie. Gdzieś jak mu się nie udaje w stójce, to on sprowadza do parteru i tam utrzymuje i wygrywa te walki. No. Teraz na treningu, na jakim etapie jesteś, co przerabiacie? No jeszcze mamy wytrzymałość, parę treningu jeszcze. Wytrzymałości, niedługo będziemy już wchodzić w taki typowy okres sparingowy. W tej chwili, patrząc na to, co się dzieje wokół MMA, jak myślisz, jest szansa na to, żeby inni zawodnicy mieli taki sukces jak ty, że wiesz, jest im łatwiej twoim zdaniem teraz? Jak ty przecierałeś szlaki prawie 10 lat temu, teraz jest łatwiej? No wiesz, no, można powiedzieć, że łatwiej, a z drugiej strony nie jest łatwo, bo jest dużo konkurencji, no, dużo jest zawodników. Jednak te mniejsze gale, no, żeby tak naprawdę żyć z tego i zarabiać, to trzeba czas na to poświęcić. No, lepiej jest, sponsorów więcej jest, jeżeli osoba jakaś tam ma talent i osoba, jakiś tam sponsor zauważy to i tym się zainteresuje, będzie chciał, żeby ta osoba się rozwijała, to pomagają. No. Jest bardzo dużo gal w Polsce. No ale to mówimy, że to nie to są te pieniądze, żeby można tylko to robić. No. Wtedy trzeba poświęcić czas na to, odpuścić sobie pracę, zająć się treningami, bo ten poziom MMA jest bardzo wysoki. Żeby w nim zaistnieć, trzeba się potem poświęcić. No, no i tu jest jakby, no, trochę nie jest tak łatwo tak naprawdę tym zawodnikom, tym młodszym, więc nie mogę powiedzieć, że jest tak super, że teraz jest 100 razy lepiej niż kiedyś było. Jest o wiele lepiej, ale no nie jest tak, że jest, no, jeden trzeba poświęcić na ten czas. Właśnie, słowo klucz to tu jest czas i praca. Tak naprawdę to tylko swoje poświęcenie i to, co wnosisz na matę, chyba jest najważniejsze, prawda? I ile czasu poświęcasz temu, co robisz? Dokładnie, no w moim przypadku w tamtych czasach, no ja pracowałem, musiałem pracować, ale przyszedł taki moment, gdzie musiałem przestać pracować, bo musiałem poświęcić więcej czasu na trening, więc powiedziałem, moja małżonka w tym też pracowała, niedużo zarabiała, tam gdzieś tam w sklepie pracowała, jak w sportowym sklepie pracowała, i więc po prostu no, musieliśmy na jedną wypłatę żyć. No. Jedną wypłatę i ona powiedziała, że spoko, trenuj, rób to,
bo musiał też czas poświęcić. Poświęciłem czas. Musieliśmy na jedną wypłatę z dzieckiem, jednym mieszkać, żyć, kurde, jakoś sobie dałaś radę. I tego poświęcony czas przyniósł takie właśnie efekty. No. To też pokazuje to, jak ważna jest rodzina i wsparcie rodziny, prawda? Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważne. Pomimo tego, że jest ciężki trening, to musi być odpoczynek psychiczny też. A takim odpoczynkiem, ucieczką takiego codzienności, jak wracam do domu, to jest moja rodzina i to mnie uspokaja. Sportowo, jak myślisz, ile jeszcze lat przed tobą walki? Z jakieś 30? No, w sumie zdrowo wyglądasz. Wiesz, do 30 lat jeszcze. Nie wiem, no zobaczymy, jak będą się toczyć walki. No. Zobaczymy, jaki jest będzie ten powrót. Jak będzie wyglądała ta walka i następna. No i zależy od stanu, wiesz, fizycznego, no. I oczywiście psychicznego. Zapytałem o to, bo jestem ciekawy, czy już coś tam myślisz na przykład, czy odnajdujesz się jako trener, czy myślisz o tym, co będzie po zakończeniu kariery. Bo wiesz, bo każdy sportowiec, każdy, kto ciężko trenuje przez całe życie, później przychodzi taki moment właśnie zakończenia tej kariery, nie wszyscy sobie z tym radzą. Czy tobie już też takie myśli po głowie chodzą? Znaczy zawsze trzeba mieć, uważam, że przed zakończeniem kariery trzeba już coś robić. Bo to nie jest tak, że kończysz karierę i zaczynasz coś robić. No. Akurat tam sprawy trenerskie to ja na ten temat, no nie wiem, zobaczę. A w tej chwili no ja coś już robię, już mam zrobione i myślę o tym, że kiedyś, a może raptem się stać, no, może kontuzja. No. Spowodować, że musisz zakończyć karierę i to się obudzisz, no, wiesz, z ręką w nocniku. No, tyle. Teraz po prostu już ja za czasy, że wcześniej o tym myśleć. Ja o tym myślę i pomyślałem o tym. I jest okej. W takim razie nie zawieram ci czasu. Jesteś zajętym, mocnym człowiekiem. Bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich kibiców, hejterów. Ich szczególnie ciepło. Kocham was, załaś, kurde, optymizm, kurde.